Jedną z najczęściej wykonywanych rzeczy przy obróbce zdjęć cyfrowych jest redukcja czerwonych oczu. Tutaj mam przykład takiego zdjęcia, które jest trudniejsze niż typowe zdjęcie, ponieważ oczy są lekko zarzucone. Spójrzmy, to jest efekt, który będziemy starali się osiągnąć. Wróćmy więc do zdjęcia Difficult Red Eyes i wybierzmy editor. Zobaczmy, w jaki sposób możemy podejść do korekty. Na początku spróbujmy narzędzia, które służy typowo do tego celu, czyli narzędzie do usuwania czerwonych oczu. I tutaj mamy rozmaite opcje. Możemy kliknąć przycisk autokorekta. Spróbujmy. Oczy zostały poprawione, ale nie wygląda to zbyt dobrze. To oko jest szare, są tutaj też widoczne białe kreseczki. Ja więc wycofam te zmiany, klikam cofnij i zobaczmy, czy możemy to zrobić nieco lepiej, klikając w pojedyncze oczy. Zwiększę tutaj nieco promień źrenicy i zwiększę też przyciemnienie. Zobaczmy, jak to teraz zadziała. Klikam teraz w tym oku. Według mnie. Wygląda to źle, więc wycofam. Promień źrenicy jest zbyt duży. Wylewa się nam ta czerń. Także jeszcze raz. Klikam i jeszcze raz klikam w tym oczku i zobaczmy. To oko wygląda całkiem nieźle, natomiast to jest do poprawy. Zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. Ja teraz korekty, które będę wykonywał, będę robił na nowej warstwie. Utworzę więc sobie tutaj nową warstwę klikając w tym miejscu. Co oznacza, że tutaj będą jedynie korekty, natomiast cała reszta zdjęcia będzie tutaj, w warstwie tła. Przejdźmy teraz do narzędzia Pędzel i spróbujemy te oczy skorygować, po prostu malując w ich wnętrzach pędzlem. Na początku musimy jednak ustalić, jakim kolorem będziemy malować. Ja zrobię to poprzez kliknięcie w tym miejscu. Teraz możemy stąd wybrać ten kolor, ale ja zrobię to nieco inaczej, mianowicie przesunę się nad zdjęcie. I pobiorę kolor z tego oka, ponieważ ten kolor jest całkiem niezły. Tak więc klikam gdzieś tu w tym miejscu. Zobaczmy, kolor mi się pobrał. Możemy też przesunąć się nieco bardziej w lewo, żeby odsunąć się od zabarwienia. Jeżeli przesuniemy się w prawo, to będzie tutaj coraz bardziej czerwono, więc ja przesunę się delikatnie w lewo. Wciskam OK. I teraz te oczy należy powiększyć. Ja to typowo robię przytrzymując kontrol i spację, żeby wywołać narzędzie lubki. I teraz po prostu przeciągam i puszczam. W ten sposób mam widok jedynie na oczy. Teraz musimy jedynie dostosować rozmiar pędzla i pomalować te oczy na ten kolor. Jak to zrobić? Możemy to zrobić za pomocą tego suwaczka. Możemy też wykorzystać skrót klawiaturowy lewy nawias kwadratowy. Wciskam lewy nawias i pędzel mi się zmniejsza. Wciskam prawy nawias i pędzel się zwiększa. Ustalmy więc tutaj jakąś sensowną wielkość, na przykład taką. Jeżeli nasz pędzel jest zbyt łagodny lub zbyt ostry, to możemy to zmodyfikować wciskając klawisz Shift i lewy nawias kwadratowy. W ten sposób, spójrzmy tu na podgląd, pędzel staje się bardzo miękki, czyli jego krawędzie są miękkie. A jeżeli chcemy go utwardzić, to Shift i prawy nawias kwadratowy. W ten sposób możemy dojść do bardzo ostrej krawędzi. Nie wiem, czy to jest odpowiednia krawędź. Prawdopodobnie jest ona zbyt ostra, więc ja tutaj wycofam. Dwa razy wcisnę Ctrl Z. Jeszcze troszeczkę to oko sobie powiększę, ponieważ trudno się tutaj pracuje. I teraz ustalmy odpowiednią miękkość. Jeszcze raz Shift i lewy nawias kwadratowy, żeby delikatnie pędzelek zmiękczyć. I zaczynam po prostu malowanie tym kolorem wewnątrz oka. Tutaj jest taka plamka światła, którą w zasadzie powinniśmy zachować, ponieważ wtedy oko wygląda naturalnie. Wszelkie odbicia są bardzo istotne. Spróbujmy to zrobić poprzez. Zmniejszenie pędzelka, lewy nawias kwadratowy i dokładniejsze malowanie tutaj w okolicy tej plamki. Możemy tutaj jeszcze bardzo malutkim pędzelkiem domalować takie ostatnie poprawki. I przytrzymuję teraz spację i przesuwam się do drugiego oka. Tutaj również poprawię dolną część tego oka, powiększam sobie pędzel. W zasadzie możemy przemalować całe to oczko, zakrywając tutaj tą białą linię, która prawdopodobnie nie będzie wyglądała dobrze. Wystarczy, że odblask znajduje się tutaj w tym miejscu. I spójrzmy teraz na to zdjęcie z dużej odległości. Wciskam Ctrl0. Żeby zdjęcie zmieściło mi się naraz na ekranie i teraz wygląda to bardzo dobrze. Jeżeli jednak stwierdzamy, że efekt ten jest zbyt silny, to pamiętamy, że wszystkie zmiany wprowadzaliśmy na warstwie 1. Jeżeli byśmy wyłączyli teraz warstwę tła, to zobaczymy tutaj jedynie te namalowane oczy. Włączmy z powrotem warstwę tła. Przejdźmy do warstwy 1, ona jest teraz podświetlona na niebiesko, możemy tutaj manipulować kryciem. Spójrzmy, delikatnie zmniejszając krycie tej warstwy. Możemy ustalić jakiś stan pośredni, co już wielokrotnie robiliśmy podczas korekt innych obrazków. Ja tutaj akurat przesunę się dość wysoko, do około 90%. I takie zdjęcie możemy zapisać.